Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Waszych pytań i odpowiedzi. Dzisiaj sobie powiemy o wyświetlaczach, a pytanie brzmiało, jak to właśnie wygląda z tymi wyświetlaczami, czy kierowca musi to zmieniać za każdym razem, czy te wyświetlacze zmieniają się automatycznie. Dzisiaj właśnie sobie odpowiemy na to pytanie, także lecimy z tematem. I gdybym chciał mówić o wyświetlaczach, to mógłbym mówić o tym godzinami, bo tych wyświetlaczy i rodzajów jest bardzo dużo. Ale powiem ogólnie o zasadach działania wyświetlaczy. Ja spotkałem się akurat z trzema rodzajami wyświetlaczy. Pierwszy to jest taki, w którym wpisuje się tak zwane kody, do których każda linia jest przypisana, czyli każda linia i każdy kierunek ma swój odrębny kod. Zazwyczaj jest on trzycyfrowy, nie spotkałem się jeszcze z czterocyfrowymi kodami i taki kod wpisujemy w wyświetlacz i na tablicy z przodu, z boku i z tyłu wyświetla się nam numer i kierunek. Z przodu i z boku wyświetla się nam numer i nazwa kierunku, zaś z tyłu tylko numer linii. Drugi rodzaj sterownika jest to taki, w którym wpisujemy od razu linię bez żadnego kodu, tylko po prostu numer linii. Następnie wbijamy kierunek. W niektórych wyświetlaczach jest tak, że jeszcze trzeba wbić godzinę odjazdu i wtedy nam pokazuje, ile jest do odjazdu. To są właśnie drugi rodzaj takich wyświetlaczy, takich sterowników wyświetlaczy. Trzeci rodzaj jest taki, że wyświetlacze zmieniają się automatycznie i to jest właśnie rozwój technologii. My dzisiaj zajmiemy się tym pierwszym rodzajem, aby tak ogólnie pokazać, jak to działa. No i słuchajcie, tu mamy wyświetlacz, niech złapie ostrość, Mobilteka ICU402. To jest właśnie ten wyświetlacz, gdzie wpisuje się kody. I słuchajcie, tutaj nie ma informacji pasażerskiej, więc taki wyświetlacz z kodami jest tylko do wyświetlaczy. Te rodzaje, gdzie wpisuje się linie i tak, w które same zmieniają kierunki, to tam też jest połączone z informacją pasażerską. Także tak to wygląda. No i co? Odpowiadając już na to pytanie, kierowca musi za każdym razem wbijać kierunek, tak? Czyli tutaj na przykład mamy 847 do Kolbud, czyli jak dojedziemy do Kolbud i będziemy chcieli jechać z powrotem, no to musimy wbić kierunek. O, może tak złapię ostrość. Kierunek na Pruszcz Gdański. Więc za każdym razem dojechania do punktu danego, czyli pętli, musimy zmienić wyświetlacze. No jak to się robi? Jeśli chodzi o kody, nie trzeba ich pamiętać. Każdy wyświetlacz ma swoją instrukcję obsługi i do tej instrukcji obsługi są załączone kody wraz z wyjaśnieniem. Także wystarczy spojrzeć, który to kod i wpisać. No i pokrótce pokażę, jak to się zmienia. Na przykład tutaj sobie klikamy, podświetla się nasz wyświetlacz. Nie wiem, czy tu będzie właśnie widać. Klikamy sobie zmianę wyświetlacza. Wbijamy sobie na przykład Pruszcz Gdański, to jest 675, jeśli chodzi o kod. Także tutaj sobie wbijamy strzałką do góry. No i zatwierdzamy przyciskiem OK. I powinno nam wyświetlić wyświetlacz. Ten dźwięk właśnie był oznaką, że wyświetlacze się zmieniły. Właśnie idziemy sprawdzić, czy nam się zmieniły wyświetlacze, no i zobaczymy, że idealnie nam się zmieniły z przodu i z boku. Także tak to wygląda. No i tutaj nie chcę mi tej ostrości złapać. Powinno być widać, o tutaj jest 847 na Pruszcz Gdański. Teraz co zrobić w przypadku, gdy na przykład musimy inny kod niż 675, na przykład 450, tak? To jest właśnie kod na napis Peagryf. No to musimy tutaj
kliknąć. I tutaj tą strzałką przesuwamy jedności, setki i jedności, dziesiętne i setki. No i tutaj wtedy strzałką w górę albo w dół zmieniamy o jeden i wtedy wpisujemy ten kod. Także jak widzieliście, obsługa wyświetlaczy jest bardzo prosta. Wystarczy zapoznać się z kilkoma zasadami zmieniania tych wyświetlaczy. No i oprócz prowadzenia pojazdu, kierowca musi zmieniać wyświetlacze, czyli kierunki. I na tym to polega, tak to wygląda i za każdym razem trzeba to zmieniać. I trzeba o tym pamiętać, bo jest to bardzo ważne, szczególnie jeśli się zapomni i są takie zajazdy, na przykład tutaj w Straszynie w jednym kierunku się jedzie i tu, więc trzeba pamiętać, żeby te wyświetlacze zmieniać, bo gdy jak się nie zmieni, to pasażerów wprowadzi się w błąd i wtedy nie będą chcieli z nami jechać, a my jednak pojedziemy w tym kierunku, w którym oni będą chcieli jechać. I to jest dopiero przygoda. Także trzeba być bardzo uważnym i bardzo obecnym. No, dziś to tyle. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań i...